Proszę Państwa, ja też chciałbym podziękować wszystkim za zaproszenie do Nowej Dęby. Państwu dziękuję za obecność. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, potem Państwo zabierzecie głos. Ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie, o ile potrafię. No i tematem mojego słowa wstępnego będzie Polska w roku wyborczym. No bo mamy rok wyborczy, odbyły się już wybory do Parlamentu Europejskiego, które wydaje mi się, że przez uczestników, to znaczy przez tych, którzy kandydowali i tych, którzy je organizowali, były rodzajem rozpoznania walką. Jest takie pojęcie w wojskowości, że jak nie wiemy, co tam przed nami jest, co tam nieprzyjaciel zgromadził, to na niego uderzamy. No niezbyt małymi siłami, żeby nas nie rozgromił. Uderzamy, zmuszając go, żeby pokazał, co ma. I to jest, to się nazywa rozpoznanie walką. To jest dosyć kosztowne, ale no, jak nie ma lepszych możliwości, to się z tego korzysta. I to było takie rozpoznanie walką, które pozwoli uczestnikom tutaj życia politycznego przygotować się do wyborów jesiennych, do Sejmu i Senatu. Proszę Państwa, sytuacja jest dosyć napięta, dlatego że wprawdzie Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało, to znaczy uzyskało najlepszy wynik. Ale jeżeli się podsumuje, ja wiem, że to tak się nie przekłada, no ale na czymś się musimy opierać, jakieś założenie trzeba przyjąć. Jeżeli zsumujemy wyniki tych ugrupowań, tych komitetów, których wyborcy prawdopodobnie na pewno nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach jesiennych, mam na myśli Koalicję Europejską, mam na myśli Wiosnę pana Biedronia, no czym on tam kokietuje swoich zwolenników, nawet nie śmiem się domyślać, ale no i partię Razem pana Zandberga. To jak się podsumuje te wszystkie wyniki, to jest, one uzyskały wynik trochę lepszy od wyniku Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość jeszcze może ten swój wynik z wyborów majowych poprawić? Dlatego, że jeżeli go nie poprawi, a tamci się tam zintegrują jeszcze bardziej, no to idą łeb w łeb, można powiedzieć. Zagadką jest tutaj, czy największym przegranym tych wyborów to chyba jest Polskie Stronnictwo Ludowe, bo ono no, strzeliło sobie w stopę tym, że pan Kosiniak-Kamysz uczestniczył w tym wieczu z udziałem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim i tam taki pan Jarzewski no, straszne bluzgi na kościół zaprezentował. Tam w niektórych środowiskach to się może podobać, ale wydaje mi się, że wśród szeregowych wyborców PSL-u to się nie spodobało. I być może dlatego, co zauważył nawet nieżyczliwy PiS-owi Aleksander Kwaśniewski, Prawo i Sprawiedliwość najlepsze wyniki uzyskało na wsi właśnie. To znaczy, że może wyprzeć Polskie Stronnictwo Ludowe. Ono się znalazło teraz w sytuacji krytycznej, dlatego że no wyszło z tej koalicji europejskiej, ale wyszło, można powiedzieć, w próżnię, bo tam wprawdzie pan Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że silną koalicję stworzył, a nie bardzo jest z kim tworzyć tej koalicji. Tam już żadnej siły nie ma. Co, jakie wnioski z tych wyborów można wyciągnąć? Proszę Państwa, takie, przede wszystkim taki, że widać wyraźnie, że w Polsce kształtuje się i umacnia system dwupartyjny. Bo jeśli byśmy pominęli partię Wiosna pana Biedronia, którą ja uważam, że jest takim wynalazkiem starych kiejkutów, podobnie jak Ruch Palikota, podobnie jak Nowoczesna, taką partią jednorazowego użytku, no to właściwie mamy dwóch graczy na scenie politycznej i zmarginalizowaną całą resztę. Także system dwupartyjny, on ma pewne zalety, ale ma pewne wady, dlatego że no, podstawową wadą tego jest to, że
kierunki polityczne, które występują w społeczeństwie, nie mają i nie będą miały reprezentacji parlamentarnej. To może być, okazać się groźne w skutkach dla samej demokracji jako takiej, dlatego że no już teraz obserwujemy z wyborów na wybory, że frekwencja wyborcza nie przekracza 50%. To już rodzi pewne pytanie, uzasadnione pytanie o reprezentatywność Sejmu, bo w ustroju republikańskim suwerenem jest naród. Przyjmuje się, że suwerenem jest naród. No dobrze, ale naród się nie zbiera w jednym miejscu i w jednym czasie, a nawet jakby się jakimś cudem zebrał, to przecież nie przemawia jednym głosem. Jedni chcą tego, drugi chcą tamtego, jedni lubią tych, drudzy lubią tamtych. Która opinia jest opinią narodu, że można powiedzieć, że oto suweren przemówił? Dlatego w ustrojach republikańskich tak ważny jest sposób wyłaniania reprezentacji narodowej. No i pod tym względem sytuacja budzi wątpliwości, bo jeżeli ponad połowa suwerenów nie uczestniczy, ja nie mówię, że oni to bojkotują, bo niektórym się nie chce i tam, żeby nie wiem co, to nie pójdą z lenistwa, ale inni mogą właśnie bojkotować te wszystkie procedury demokratyczne z tego powodu, że no nie widzą sensu uczestniczenia w nich. Kiedy i tak tam dwa polityczne gangi się podzielą władzą, no to co właściwie to mnie to obchodzi? Jest to sytuacja niebezpieczna, zwłaszcza na dłuższą metę dla demokracji, a jeszcze w Polsce w dodatku mamy polityczną wojnę. I to od wielu lat mamy polityczną wojnę. I proszę Państwa, ja na tym bym się chciał skoncentrować, bo jestem przekonany, że ta polityczna wojna rozgorzeje z wielką siłą w nadchodzących miesiącach, a jesienią to już będzie prawdziwa jatka. A jesienią to będzie prawdziwa jatka. I właściwie o co ta wojna się toczy? I chciałbym na to pytanie odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że to, co się u nas dzieje, to jest to refleks wydarzeń zachodzących poza granicami Polski, poza Polską. Ale te wydarzenia natychmiast się przekładają na sytuację w Polsce. Właśnie o tym chciałem tutaj mówić. Proszę Państwa, żeby lepiej zrozumieć, jakie to wydarzenia i jaki ten wpływ, jakie to przełożenie tutaj zachodzi, musimy cofnąć się w czasie do 17 września 2009 roku. Tego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama ogłosił reset w stosunkach z Rosją, amerykańsko-rosyjskich, wycofując Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. To wycofanie Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w tym rejonie Europy wywołało efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. I jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć z wrażenia po tej deklaracji prezydenta Obamy, a już w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczął się zupełnie nowy etap, etap dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka się pojawiła między Chinami i Stanami Zjednoczonymi w pierwszej połowie lat 70. Wtedy trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie, ale bez porozumienia z Chinami było to po prostu niepodobieństwem. No ale jak tu się porozumieć z Chinami, kiedy żadnych stosunków nie ma ani ze strony Stanów Zjednoczonych, ani ze strony Chin? No i rada w radę uradzono, że do Chin poleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przebierańcy, to byli sportowcy prawdziwi, ale no trzeba było ich odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, pokazać im Wielki Mur Chiński i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona i później całą tę sekwencję wydarzeń, które do tego doprowadziły, nazwano dyplomacją ping-pongową od tej drużyny tenisa stołowego, która pierwsze lody przełamała. No i tutaj mieliśmy do czynienia z dyplomacją ikonową.
zaraz po deklaracji prezydenta Obamy z klasztoru świętego Niła w Rosji przyjechała na Jasną Górę delegacja prawosławnych zakonników, którzy poprosili, żeby im przekazać kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I oni ten obraz zawiozą do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem. No i ta prośba została spełniona, co zapoczątkowało serię wzajemnych wizyt właśnie przedstawicieli Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego, połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili święte obrazy swoje do nas, nasze delegacje zawoziły święte obrazy polskie do Rosji. No i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem, o którym dzisiaj już nikt nie pamięta. W sierpniu 2012 roku na Zamek Królewski do Warszawy przyjechał patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. I z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Ten Cyryl to jest bardzo ciekawa postać. Ja czasami, jak przystało na ruskiego agenta, bo ja, wiecie państwo, jestem ruskim agentem i noce mi śmierdzą, w związku z tym, jak przystało na ruskiego agenta, to czasami oglądam rosyjską telewizję, bo to tam się można też wielu rzeczy dowiedzieć. No i akurat tak się złożyło, że oglądałem rosyjską telewizję, kiedy ten Cyryl został patriarchą Moskwy i Wszechrusi. No i moskiewski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olejnik, zaprosił go do studia telewizyjnego, usadziła go w fotelu i na dzień dobry powiada mu tak: Wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co Cyryl mówi: da, no iż to. Także to bardzo finezyjna odpowiedź, bo można ją tłumaczyć na dwa sposoby. No mówią tak, no i co ja na to poradzę, prawda? Albo no byłem, no i co z tego, że byłem. Także to tak enigmatyczny ten cały Cyryl jest, ale to nie o to chodzi, żebyśmy go tutaj rozkładali na czynniki pierwsze. Proszę państwa, po podpisaniu tej deklaracji, zwracam uwagę, że deklarację par excellence polityczną o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim nie podpisali przedstawiciele rządów, tylko przedstawiciele kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. Co z tego wynika? Ano po pierwsze, że Rosjanie jak chcą, to potrafią grać na wielu fortepianach, a nie na jednym. A po drugie, tak zagrali, że w każdej chwili mogli się z tego wycofać. Przecież to nie my, no co nas obchodzi, że Cyryl coś podpisał. Przecież Cyryl to nie jest członkiem rządu rosyjskiego, no i tyle. Proszę państwa, arcybiskup Michalik zaraz po podpisaniu tej deklaracji, o której dzisiaj, jak mówię, nikt nie pamięta, powiedział w wypowiedzi dla prasy, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, z czego wynika, że zdawał sobie sprawę z tego, że Polska oto weszła w jakiś etap, który pociąga za sobą nieubłagane konieczności. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Co to za etap? Proszę państwa, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I 20 listopada, czyli następnego dnia, na tym szczycie NATO proklamowano strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Dzisiaj znowu już nikt o tym nie pamięta, a wtedy to było wydarzenie, które wstrzymywało kulę ziemską w obrocie dookoła osi. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. No to stwarzało dla Polski zupełnie nową sytuację, bo nie może być tak, że cały Pakt Północnoatlantycki, do którego Polska należy, pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska się musi w tym strategicznym partnerstwie też odnaleźć. No i dlatego arcybiskup Michalik powiedział to, co powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Proszę państwa, ten dwudniowy szczyt NATO w Lizbonie był uwieńczeniem bardzo rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie, który miał zastąpić i zastąpił nieaktualny już porządek jałtański.
Porządek jałtański zaczął się rozsypywać już w 80 roku. Takie postępująca erozja była widoczna. I skłoniło to, ta erozja skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie samym pytania, no co oni mają w tej sytuacji robić? Czy mają bronić za wszelką cenę tego rozpadającego się im porządku jałtańskiego? Ale nie wiadomo, jak wysoka będzie ta cena i nie wiadomo, czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I dopóki na czele sowieckiej partii i Związku Sowieckiego stali tacy gerontokraci kremlowscy jak Czernienko i Andropow, no to nie mogli się zdecydować, co robią, co zrobić. I taki stan niezdecydowania przez kilka lat trwał, aż rządy w Rosji objął młody, energiczny sekretarz Michał Gorbaczow. I on podjął decyzję o wykonaniu manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku na spotkaniu w Genewie zaproponował prezydentowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co było taką ofertą: utwórzmy razem nowy porządek polityczny w Europie zamiast tego jałtańskiego. My już nie będziemy go bronili, tylko razem utwórzmy. Jeśli by Amerykanie, kalkulacja rosyjska była taka, jeśli Amerykanie ofertę podejmą, to świetnie, bo tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym można będzie dużo energii zaoszczędzić na inne cele. I oferta została podjęta przez stronę amerykańską, o czym świadczyły kolejne cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w Reykjaviku w 1986 roku. To było bardzo ważne spotkanie, bo to na tych spotkaniach cyklicznych krok po kroku ten nowy porządek polityczny ustanawiano, bo to nie była decyzja jednorazowa podjęta, proces rozciągnięty w czasie. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Już w 1986 roku taka wiadomość się pojawiła. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna jej zapowiedź. I ta wiarygodna zapowiedź wywołała ogromny rezonans w państwach Europy Środkowej, w których rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej, dlatego że każdy człowiek, który ma olej w głowie, to wiedział, że jeżeli Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. No to jakiś nowy tam będzie, jakiś inny ustrój, ale do tego ustroju się trzeba przygotować, żeby zająć odpowiednią pozycję społeczną w nowych warunkach ustrojowych. No i takie przygotowania się rozpoczęły również w Polsce prawie natychmiast. Jak pamiętamy, jeszcze w 1986 roku tam telewizja i Trybuna Ludu przekonywały wszystkich, że socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe. Młodszym uczestnikom naszego spotkania, bo starsi to wiedzą, należy się wyjaśnienie, dlaczego nomenklaturowe, co to znaczyło. Otóż za pierwszej komuny było tak, że obsadzenie pewnej liczby stanowisk w państwie musiało zyskać aprobatę Komitetu Centralnego Partii. I to w partyjnym żargonie się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było na szczeblu wojewódzkim i gminnym. I ludzie, którzy te stanowiska zajmowali albo byli zaliczani do rezerwy kadrowej, potocznie byli nazywani nomenklaturą. To było środowisko władzy. Tak się nazywało to środowisko władzy. I spółki były nomenklaturowe, dlatego że to nie każdy mógł tak przyjść sobie z ulicy i tam wziąć udział w takim przedsięwzięciu, tylko to było, chociaż niepisana zasada, że to tylko ludzie z nomenklatury. Na czym polegała działalność spółki nomenklaturowej? No, na rozkradaniu majątku państwowego, przecież innego nie było.
a żeby zająć odpowiednią pozycję społeczną w nowym ustroju, to trzeba było stan posiadania jakiś zgromadzić. A jak tu zgromadzić, jak tylko majątek państwowy jest? No to trzeba go zacząć rozkradać. I pod osłoną surowych praw stanu wojennego rozpoczął się proces rozkradania majątku państwowego. Spółka nomenklaturowa działała mniej więcej tak, że z jednej strony monopolizowała zaopatrzenie przedsiębiorstwa państwowego w surowce, materiały, tam energię i tak, a z drugiej strony monopolizowała sprzedaż gotowych wyrobów. A więc i od przodu, i od tyłu, że tak powiem, zagarniała cały zysk, natomiast w przedsiębiorstwie zostawała załoga i trochę dymu. Jak nawet załoga wiedziała, co tu się wyprawia, no to surowe prawa stanu wojennego nie zachęcały nikogo do pyskowania, przeciwnie, raczej do trzymania języka za zębami. I ten proces uwłaszczenia nomenklatury, oto spółki nomenklaturowe były takim dla średniego szczebla, bo dla wyższego szczebla to były lepsze konfitury. Podam przykład jednej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji wykupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym. To jest zakazane, takich rzeczy się nie robi, więc trzeba to było zrobić po kryjomu. No i państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Dla porównania powiem, że w 1988 roku miesięczna pensja w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30. A tu 1 700 000 000 dolarów. Te długi skupiono, owszem, ale tylko za 60 000 000 dolarów. A 1 640 000 000 dolarów gdzieś się rozpłynął. No nie powiem, że nie wiadomo gdzie, bo wiadomo, widać tam starych rodzin, mnóstwo się pojawiło i to były te konfitury dla... Także proces uwłaszczenia nomenklatury zakończył się całkowitym sukcesem. Oprócz tego nurtu przygotowań do transformacji ustrojowej pojawił się nurt drugi. Wywiad wojskowy, który wtedy był już absolutnym władcą, jedynym źródłem władzy w Polsce, jeśli nie liczyć Sowietów, wywiad wojskowy chciał mieć reprezentację społeczną taką, której mógłby zaufać, z którą mógłby się dogadać. No i jak drugim nurtem zatem stała się selekcja kadrowa w strukturach podziemnych, tych opozycyjnych, której celem było wyłonienie takiej reprezentacji społecznej, do której wywiad wojskowy mógłby mieć zaufanie. I wtedy niewiele żeśmy na ten temat wiedzieli, teraz wiemy trochę więcej. Między innymi ze znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej notatkach z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń przedstawia władzy ówczesnej, czyli wywiadowi wojskowemu, za pośrednictwem pułkownika Lesiaka, bo on był tylko takim posłańcem, nie on decydował o tym, co tu się będzie działo, za pośrednictwem pułkownika Lesiaka ofertę treści następującej. Jeżeli władza, czyli wywiad wojskowy, dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. No i tak się stało i tam nastąpiła selekcja. Dlaczego Jacek Kuroń chciał wymanewrować ekstremę? Co to była ta ekstrema? Proszę Państwa, w latach 70., kiedy się pojawiła już taka zorganizowana opozycja demokratyczna, jak się wtedy mówiło, ona też miała dwa nurty. Jeden nurt to była lewica laicka. Co to była lewica laicka? Ano, to byli dawni stalinowcy, którzy w latach 60. na skutek wojny sześciodniowej na Bliskim Wschodzie pokłócili się z partią. I w 70. latach wystąpili przeciwko partii, tworząc jeden z nurt opozycji demokratycznej. Bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. Co to była ekstrema? Ano to byli ludzie i środowiska, które nawiązywali w swojej działalności do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej.
I w związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania. Dlatego, że to jeszcze lata 70. były. Ekstrema doskonale pamiętała, jak lewica laicka w latach 40. i 50. ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. No i to była przyczyna, dla której Jackowi Kuroniowi, wywiadowi wojskowemu też, zależało na wymanewrowaniu tej ekstremy. I to się też udało. Reprezentacja społeczna, która przystąpiła do rozmów z wywiadem wojskowym na temat, no co tu się działo, była już wyselekcjonowana i zdominowana przez lewicę laicką. I z Kukuńkiem na fasadzie, czyli Lechem Wałęsą na fasadzie, który już był pod pełną kontrolą, także wszystko było jak się należy. I to się, i skutki tego, bo to był taki historyczny kompromis Chamów z Żydami. Państwo może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Otóż jak Stalin umarł, no to się pojawiło pytanie, no dobra, to, ale przecież Stalin wszystkich nie wymordował, własnymi rękami ich nie udusił. Ktoś mu musiał pomagać. Kto to był? No i każdy się starał wymigać od tego, żeby nie na niego ten nieubłagany palec wskazał. No i u nas też to pytanie padło. I bezpieczniacy pochodzenia żydowskiego powiedzieli, to nie my, to oni. Wskazali na tych bezpieczniaków polskiego pochodzenia, czyli Chamów. Chamy nawet nie protestowały, no to mówiły, owszem, no myśmy łamali kości, tam zrywali paznokcie, ściągu tego rozstrzeliwali, ale to przecież wyście nam wydawali rozkazy. A wtedy ci powiedzieli, to jest antysemityzm. To jest antysemityzm. No i tak się narodził antysemityzm w Polsce w ten sposób. I w PZPR-ze pojawiły się dwie frakcje, które się nawzajem przezywały. Jedna to były Chamy, a druga to były Żydy. Chamy to była tak zwana grupa natolińska, a Żydy to byli tak zwani puławianie. No i to tak. Tam raz jedni byli górą, raz drudzy. W latach 60. tam Chamy wzięły odwet na Żydach. To wydarzenia marcowe to była właśnie kolejna odsłona tej rywalizacji. Natomiast w 89 roku to był historyczny kompromis Chamów z Żydami. No i teraz był uroczyście święcony ten historyczny kompromis Chamów z Żydami. W Gdańsku tam państwo widzieliście, tam pili sobie z dzióbków. To tak, no, podział władzy nad narodem polskim. W 89 roku naród polski nie odzyskał suwerenności, tylko nastąpił podział władzy nad nim przez te dwa już z powrotem zaprzyjaźnione stronnictwa Żydów i Chamów. Proszę Państwa, oprócz tych dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustroju, bo cały czas mówimy o tym, jakie skutki wywołała ta zapowiedź wiarygodna ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy z 86 roku w Reykjaviku. Otóż pojawił się trzeci nurt, bardzo ważny, moim zdaniem jeszcze ważniejszy od tamtych dwóch, mianowicie przygotowań prywatnych. Co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? No bezpieka, bezpieka. Ci bezpieczniacy to są wprawdzie ludzie tam zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. No i oni pierwsi wiedzieli, co tu się zapowiada. I myślę, że każdy z nich sobie samemu postawił pytanie, no dobra, Sowieci się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie w sytuacji, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winien, na powróz łajdaka. Kto wtedy mnie obroni? A ponieważ to są ludzie inteligentni, to się domyślili, że jak Sowieci się stąd wycofają, to nastąpi bardzo szybko odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych.
nasi dawni wrogowie staną się naszymi sojusznikami. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz, zawczasu, trzeba się przewerbować na służbę do któregoś z naszych przyszłych sojuszników i on jako swojego agenta mnie ochroni. On mi nie da zrobić krzywdy. No i tak się stało. Na przełomie lat 80. 90. nastąpiły masowe przewerbowania bezpieczniaków na służbę do central wywiadowczych państw ościennych. Polska stała się przeźroczysta dla państw ościennych i to nie był akt jednorazowy niestety, bo gdyby to był akt jednorazowy, to już byśmy teraz sobie się tym nie przejmowali. Natomiast problem polega na tym, że te uzależnienia, te zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii aż do dnia dzisiejszego. I bo dlatego, że u nas mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy zostają piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, to znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie, to im wcale nie przeszkadza w karierze. Dzieci bohaterów zostają bohaterami, tak jak to Lech Wałęsa nas poinformował niedawno, że syna tutaj nam w spadku pozostawia i on teraz będzie bohaterskich czynów dokonywał. No, elementy komiczne takie mimowolne też przy tym wszystkim są. A dzieci konfidentów zostają konfidentami. To jest taki sam zawód jak każdy inny. I to mi dało podstawę do sformułowania mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa, rotacyjnie, bo nie jednocześnie, stronnictwo ruskie, no teraz w głębokiej defensywie, stronnictwo pruskie, które w 2015 roku utraciło pozycję lidera sceny politycznej, i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. No tak, proszę Państwa, te wszystkie przygotowania, jak powiem, do ustanowienia nowego porządku politycznego w Europie zakończyły się 20 listopada 2010 roku tą proklamacją strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. To był kropka nad i nowego porządku politycznego w Europie. Najważniejszym postanowieniem było strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. NATO stawało się w związku z tym paktem białego człowieka przeciwko człowiekom innego koloru. Najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że republiki bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie, a poza tym wszystko się zgadzało. Wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. To nie była dla nas dobra wiadomość, dlatego że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie to można porównać do szczęk i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I w miarę jak one się zaciskają, to my już nie mamy przestrzeni, żeby ruszać głową o tak, możemy tylko tak. Więc to nie była dobra wiadomość, ale trudno, no klamka zapadła. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Prezydent Obama, który w 2013 roku doznał takiego no, kompromitującego, dotkliwego upokorzenia w Syrii, z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński w roku 2013, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym od samego początku celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływu. Więc porządek lizboński został wysadzony w powietrze. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w naszym zakątku Europy, a w związku z tym również, że Polska spod kurateli strategicznych partnerów znowu przechodzi pod kuratelę amerykańską.
A co się dzieje, jeśli takie mniejsze państwo przechodzi pod kuratele takiego wielkiego mocarstwa? O, to różne rzeczy się wtedy dzieją, ale przede wszystkim, czy między innymi, to wielkie mocarstwo przystępuje do takiego ukształtowania politycznej sceny w tym mniejszym państwie, która będzie korzystna dla polityki, jaką zamierza w tym zakątku świata uprawiać. No i jak pamiętamy, jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po tym wejściu smoka prezydenta Obamy, a już trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i rozpoczęli podsłuchiwanie dygnitarzy Platformy Obywatelskiej po różnych warszawskich restauracjach, przede wszystkim w restauracji Sowa i Przyjaciele, którą natychmiast ulica ochrzciła knajpą pod pluskwami. No i tam nagrali ci kelnerzy 900 godzin rozmów. To, co my tam wiemy, to są okruszki takie tam. Dopiero jest dynamit jeszcze. Będzie stopniowo przed nami odsłaniany. Ale 700 godzin podsłuchanych rozmów kelnerzy nagrali w rezydencji premiera Donalda Tuska, dokąd kelnerom właściwie nie wolno wchodzić. A jednak nagrali. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, dla których zainstalowanie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to jest w ogóle rutyna. No i nie wiemy, co to są za fachowcy, bo nawet niezawisły sąd, który sądził tych kelnerów i pana Marka Falentę, o dzisiaj został wydany Polsce pan Marek Falenta, bo dostał 2 lata więzienia za takową psotę, to nawet niezawisły sąd nie ośmielił się tam sięgnąć wyżej wzrokiem, co to za fachowcy byli, więc widocznie skądś wiedział, że nie wolno mu tutaj patrzeć do góry, tylko kelnerzy i pan Falenta i koniec. No a tym się ma skończyć. Proszę Państwa, od początku roku 2014 te materiały rzeczywiście kompromitujące działaczy Platformy Obywatelskiej, członków rządu, zaczynają przenikać do gazet, do mediów, no i kompromitują Platformę Obywatelską, która traci trochę poparcia społecznego, a relatywnie zyskuje to poparcie Prawo i Sprawiedliwość. No i byliśmy świadkami takich wydarzeń bardzo ważnych, bo jeszcze pół roku przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku pan prezydent Komorowski naprawdę był święcie przekonany, że nie ma z kim tych wyborów przegrać. Naprawdę. A pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym rok wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym. Nikt nie słyszał. Pan Duda się tak pojawił, nie wiadomo jak jeździć znikąd, no ale wygrał. Ale wygrał. No i Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne jesienią. Jeszcze jedno wydarzenie, które jest może mniej znane niż to, o których przed chwilą mówiłem, mianowicie bezpieczniacy. No bezpieczniacy też zauważyli, że Polska przechodzi pod kuratelę amerykańską i to na dobre. No i zakręcili się wokół tego, żeby Amerykanie wciągnęli ich na listę tak zwanych naszych sukinsynów. Bo jak Państwo wiecie, sukinsyny się dzielą na dwie kategorie. Sukinsyny nasze, no to my ich tutaj ustawiamy odpowiednio, i sukinsyny jakieś takie nie nasze. To tych jakichś takich nie naszych, to my sprzątamy z politycznej sceny, czasami nawet w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów, no to wiadomo, że nikt się nie chce w takim miejscu znaleźć, a już bezpieczniacy zwłaszcza. I zakręcili się wokół tego, żeby ich Amerykanie wciągnęli na listę naszych sukinsynów. 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. W tej konferencji wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii w Polski i ważni ubecy z Izraela, dlatego ona międzynarodowa była. I ci ubecy z Izraela żyrowali ofertę polityczną z tych naszych ubeków wobec Amerykanów. Pretekstem do tej konferencji była 25, takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia
pierwszego transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, o czym już się głośno nie mówiło, pilnować, żeby ci pasażerowie nie wysiadali po drodze. Jak już dolecą do Izraela, to niech robią co chcą, po drodze nie. No i te transporty się zakończyły i nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem robić, bo to są znakomici żołnierze, komandosi, oni wszystko potrafią. Rada w radę uradzono, żeby wysyłać ich na misje zagraniczne. Im dalej od Warszawy, tym lepiej. No bo jak dokazują w Afganistanie, to w Warszawie nie dokazują, prawda, bo są bardzo daleko. No i o to właśnie chodziło. I te kombatanckie wspominki to był taki pretekst, a tak naprawdę chodziło o to, żeby Amerykanów przekonać, również przy pomocy tych ubeków ważnych z Izraela, żeby jednak naszych, jak ja ich to nazywam, starych kiejkutów, ściągnęli na listę naszych sukinsynów. Amerykanie się chyba wahali początkowo. A w ogóle warto was tam wciągać. Pokażcie, no, co potraficie. No to im nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Zakrzątnęli się energicznie i z dnia na dzień utworzyli partię polityczną Nowoczesna z panem Ryszardem Petru na fasadzie. I jeszcze pan Rysio nie zdążył ust otworzyć, żeby nas uświadomić, w jaki sposób nam będzie przychylał nieba, a naród wdzięczny od razu go obdarzył 11% zaufania. Jeszcze nie wiedział, co pan Rysio tu kombinuje, no już 11% zaufania. Więc tego nie sposób wyjaśnić, tego fenomenu, zwykłymi jakimiś konwencjonalnymi środkami. Natomiast na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej wyjaśnienie jest oczywiste. Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot, do pana Petru odmaszerować, no i jest partia 11% zaufania. Także no, podobnie było z ruchem Palikota i podobnie z Nowoczesną i teraz podobnie jest z panem Biedroniem, bo to myślę, że stare kiejkuty trochę się nudzą. Oni też chcą mieć jakieś rozrywki, no i mówią, no co to? A Palikot już się zaśmierdział, to go tutaj skreślamy. No dobra, to teraz pana Rysia tu weźmiemy i tam panienki różne. No to tego i tam. No ale już pan Rysio tam znowu narobił głups. No to już nie, teraz pana, może, o, pana Biedronia teraz weźmy. I to tak właśnie się robi. Oni też są ludźmi, muszą mieć jakieś rozrywki i tak się z nami przekomarzają. Proszę państwa, więc Amerykanie, jak zobaczyli, że ci potrafią takie rzeczy robić, to doszli do wniosku, że lepiej jest mieć ich na oku, niż żeby tam gdzieś hulali nie wiadomo gdzie, bo mogą tu namieszać jeszcze, nie daj Boże, a po co nam jakieś niespodzianki. I wciągnęli ich na listę naszych sukinsynów. Ta decyzja ma fatalne następstwa dla Polski. Fatalne. Dlatego, że bardzo osłabia negocjacyjną pozycję każdego rządu w Polsce. Bo powiedzmy rząd, który tam jeszcze chciałby trochę zawalczyć o polskie interesy państwowe, no to mówi do naszego najważniejszego sojusznika, nasz najważniejszy sojuszniku, to co ty dzisiaj chcesz, to jeszcze my ci zrobimy, ale tamtego co ty chcesz, to już ci nie zrobimy. A on wtedy mówi tak, naprawdę mi nie zrobicie? No to ja do tych przyjaciół się zwrócę i oni mi wszystko zrobią. Sprzedadzą waszą biedną ojczyznę za groszkę. I to szalenie osłabia pozycję negocjacyjną Polski. W rezultacie tego Polska nie jest w stanie żadnych korzyści uzyskiwać choćby z faktu przynależności do NATO. Nie może uzyskiwać, bo właśnie rząd akurat nie próbuje nawet, ale gdyby próbował, to byłby przelicytowany w jednej chwili. No to mamy rok 2015, rząd Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany i tego, ale Niemcy to jest państwo poważne, bo w ogóle państwa się dzielą na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Otóż Niemcy to jest państwo poważne i w związku z tym niech wcale nie mają zamiaru rezygnować z wpływu politycznego w Polsce i w całej Europie Środkowej, tylko dlatego, że prezydentowi Obamie coś tam się we łbie pomieszało. No i jak państwo pamiętacie, jeszcze
rząd pani Beaty Szydło, który był pod koniec roku 2015 sformowany, jeszcze nie zdążył nic zrobić, ba, jeszcze nawet nic powiedzieć nie zdążył. A już Komisja Europejska na początku roku 2016, na czele której stoją nadal jeszcze dwa owczarki niemieckie, Jan-Klaudusz Juncker i Franciszek Timmermans, już Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Jeszcze nigdy wobec żadnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została wszczęta. Nikt nie był pewien, czym to się ma skończyć. No i w lipcu 2016 roku ta procedura doznała eskalacji. Komisja Europejska przedstawiła polskiemu rządowi coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Rząd nie tylko tych zaleceń nie wykonał, ale nawet na nie nie odpowiedział. Pani Szydło powiedziała tylko, że one mają taki charakter ideologiczny i polityczny, a nie merytoryczny, więc ona w ogóle się nie będzie do tego odnosiła. Termin wykonania tych zaleceń upływał 27 października 2016 roku. No i minął 27 października i nic się nie działo. Wydawało się, że Polska może zlekceważyć niemieckie ultimatum i kary nie odebrać. No, to tak dobrze jeszcze nie ma na świecie. I 16 grudnia 2016 roku rozpoczęło się w Polsce przygotowanie do przesilenia politycznego. Grupa posłów opozycyjnych z Nieprzyjednania Opozycji podjęła próbę zablokowania ustawy budżetowej. Zgodnie z prawem polskim nieuchwalenie w odpowiednim terminie ustawy budżetowej wywołuje skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie zgodnie z konstytucją należy do prezydenta, ale pan prezydent Duda w grudniu 2016 roku jeszcze by się nie ośmielił podjąć takiej decyzji. Teraz to może by prędzej, ale wtedy to jeszcze nie. I właśnie o to chodziło, że nie. Bo wtedy by został oskarżony o złamanie już konkretnego postanowienia konstytucji i ta grupa posłów opozycyjnych by się kreowała na alternatywny ośrodek władzy, a właściwie nawet nie alternatywny, tylko jedyny demokratyczny ośrodek, który dosłownie własnymi ciałami zagradza drogę faszyzmowi. Dosłownie własnymi ciałami. I kiedy ta grupa tam rozpoczęła okupację sali plenarnej, to dookoła Sejmu zaczęli się gromadzić konfidenci zwożeni w trybie alarmowym autobusami z całej Polski. No i tam pojawił się nawet najstarszy kiejkut III Rzeczypospolitej w osobie pana generała Marka Dukaczewskiego. Tam w cywilnym ubraniu kołnierz miał podniesiony, ale od razu wszyscy go poznali. No nie wiem, czy po zapachu, czy po wyglądzie, już mniejsza o to. No i ci konfidenci, jak zobaczyli, że on własną osobą tam się przygląda, no to już nie wiedzieli, jak gorliwość okazać, rzucali się pod samochody. A taki pan Diduszko, mąż pani Diduszkowej, to nawet udawał nieboszczyka. I to tak profesjonalnie, że nawet ta żona się nie tropnęła. Tam lamentowała nad nim, ale jak kamery wyłączyli, to pan Diduszko zmartwychwstał, otrzepał klapy, poszedł do domu. No i proszę państwa, to jeszcze nie był koniec, bo 16 grudnia, dokładnie tego samego dnia, do Wrocławia przyjechał pod pretekstem uczestnictwa w jakimś evencie kulturalnym pan Donald Tusk. O co chodziło? No o to, że gdyby scenariusz się rozwinął zgodnie z przewidywaniami, to Donald Tusk z terytorium Rzeczypospolitej zaprezentowałby się światu jako tymczasowo pełniący obowiązki demokratycznego prezydenta. Bardzo dużo zależy w takich warunkach od międzynarodowego uznania i o tym też pomyślano. Na 21 grudnia 2016 roku zostało wyznaczone posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone Polsce. No to gdyby wszystko się rozwinęło zgodnie z scenariuszem, to co by Komisja Europejska powiedziała? Alleluja i do przodu, prawda? Wreszcie faszyzmowi w Polsce ukręcono łeb. Więc każemy bić w dzwony w całej Europie i będzie już okej. Dlaczego 16 grudnia ta próba
przesilenia została podjęta. No, tego nie wiem na pewno, bo nasza złota pani Angela Merkel mi się nie zwierza, ale wydaje mi się, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest tak, w roku wyborów prezydenckich, że wybory się odbywają na początku listopada, ale prezydent obejmuje urzędowanie dopiero pod koniec stycznia. Składa przysięgę, obejmuje urzędowanie. I w okresie między początkiem listopada a końcem stycznia panuje w Ameryce coś w rodzaju bezkrólewia. Bo ten ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które mogłyby wiązać ręce temu następcy, prezydentowi elektowi, a prezydent elekt nie podejmuje jeszcze decyzji, bo nie może, bo nie złożył przysięgi, nie objął stanowiska. Panuje coś w rodzaju bezkrólewia. Zazwyczaj ono nie jest tam jakieś dramatyczne. Nawet jeżeli w czasie kampanii wyborczej tam się przezywają, kopią i tak dalej, to są wybory. Po wyborach kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadają i wszystko tam wraca do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. 5 listopada 2016 roku został wybrany na prezydenta Donald Trump, ale ta wojna, jaka się rozpoczęła podczas kampanii wyborczej, wcale nie ustała. Przeciwnie, sprawiała wrażenie, że dopiero się tu rozkręca. Sam byłem tego świadkiem. Byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku i widziałem, jak przez Nowy Jork się przewalały jedna za drugą demonstracje przeciwko Trumpowi. One już niczego nie mogły zmienić, bo Trump już był wybrany, ale przewalały się i nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, $18,5 za godzinę. A jak ktoś tam sobie pozwolił, żeby mu mordę obili przed kamerami, to jeszcze chyba drożej, a to nie wiem ile kosztowało. A tak, zwyczajne uczestnictwo $18,5 za godzinę. No to tam ochotników nie brakowało, prawda? Oni tam nie bardzo wiedzieli, za czym demonstrują, czy przeciwko komu, ale no to ta w Ameryce tak jest. Się wynajmuje się demonstrantów i tyle. Podobno Soros to finansował, ale to podobno, bo to nie wiem też na pewno, jakbym takie rzeczy wiedział, to już albo bym nie żył, albo bym bardzo bogaty. Proszę Państwa, i widocznie w Niemczech doszło do wniosku, że jeżeli ta wojna polityczna w Stanach Zjednoczonych, to bezkrólewie takie się robi tutaj dramatycznie głębokie, to w takim razie Trump nie będzie miał głowy do zajmowania się, co tam się dzieje w jakiejś Polsce, gdzieś tam na drugim końcu świata. To w takim razie trzeba wykorzystać tę sytuację, stworzyć fakty dokonane tutaj, doprowadzić do przesilenia politycznego, zmiany rządu, a jak Trump obejmie urzędowanie, to już będzie po wszystkim i będzie musiał te fakty dokonane przyjąć do wiadomości. Bo Państwo wiecie, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Ale chyba ta ocena w Berlinie była nazbyt optymistyczna. Trump, owszem, był zaangażowany tam w oganianie się od tych tam swoich przeciwników, ale nie do tego stopnia, żeby już tam zapomniał o całym świecie. I 15 grudnia, na dzień przed tym całym przesileniem, do Warszawy przyleciał na kilka godzin Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. No, CIA musiała coś wiedzieć, co tu się szykuje, co tam Niemcy kombinują, prawda? I odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim po tej rozmowie i odleciał do Ameryki. Po tej rozmowie Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej do sali kolumnowej i tam uchwalili ustawę budżetową, na którym to się wszystko, na tym punkcie się wszystko opierało, cała kombinacja. Uchwalili ustawę budżetową, od razu się podniosły, tam spory rozgorzały, czy ta ustawa jest legalna, bo tam niektórzy utytułowani, tacy jegomoście mówili, absolutnie jest nielegalna, bo ustawa, a zwłaszcza taką, to tylko na sali plenarnej można uchwalić, ale inni utytułowani jegomoście mówili, nie, to nieprawda. Ustawa jest uchwalona, jeżeli przegłosowali ją posłowie, a w jakim miejscu to zrobili, to jest rzecz drugorzędna, nawet w krzakach pod Sejmem mogliby to zrobić i ustawa będzie uchwalona. No to te spory tak się nie rozstrzygną, od razu tam będą prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne, na pewno tam jurysprudencja bardzo się rozwinie, ale ten właśnie ta oś, na której się wszystko obracało, przestała istnieć.
No i trzeciego dnia po tym wszystkim w niemieckim dzienniku Die Welt zatrąbiono do odwrotu, tam się ukazał taki materiał, że no, nie udało się. Trzeba na jakiś czas pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I tylko tym posłom, którzy tam okupowali salę plenarną, nikt nie powiedział, że już wojna się skończyła. No i tam siedzieli, śpiewali kolędy, układali jakieś kantyczki. Wreszcie ktoś się nad nimi zlitował i powiedział, słuchajcie, już po wszystkim, idźcie z Bogiem do domu. Bo to, no to poszli do domu. Po tej publikacji w Die Welt nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie. No i na 7 lutego 2017 roku. To nie była podróż do Canossy, bo na 2 dni przed przyjazdem do Warszawy nasza złota pani pokazała tęgi kij w postaci takiej deklaracji, że bardzo się jej podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. W przełożeniu na język ludzki oznacza to, że decyzje będą podejmowane w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a potem przekazywane do wykonania peryferią. No i z tym pani złota nasza przyjechała, odbyła 4 rozmowy. 2 z panią premier Beatą Szydło, 1 przed południem, 2 wczesnym popołudniem, 1 z panem prezydentem Dudą i z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. Pani Szydło chyba nie wiedziała na początku, co myśli, bo po pierwszej rozmowie z panią naszą złotą dziennikarze zapytali, no i co pani premier sądzi o koncepcji Europy dwóch prędkości. Pani premier Szydło chyba jeszcze nie wiedziała, co myśli, bo powiedziała, że ta koncepcja jest interesująca. Ale 2 godziny później już wiedziała, co myśli i na to samo pytanie odpowiedziała, że jest absolutnie nie do przyjęcia. Także tak została wyszkolona już przez 2 godziny. No i później jeszcze nasza złota pani chyba na podstawie tych rozmów dokonała pewnego rozeznania sytuacji. I jeszcze żeśmy nie zapomnieli o jej wizycie w Warszawie, a już na początku marca wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z takim apelem, żeby Komisja zrobiła z Polską porządek, dlatego że poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to Komisji nie trzeba było 2 razy tego powtarzać. Ale to oznaczało, że inaczej że Niemcy inaczej rozkładają akcenty. Już nie walczymy o demokrację, tak jak do niedawna. To znaczy walczymy oczywiście, ale nie przede wszystkim. Teraz przede wszystkim walczymy o praworządność. Dopóki walczyliśmy o demokrację, to tym chorążym demokracji mógł być nawet pan Mateusz Kijewski. A czemu nie? Ale jak walczymy o praworządność, to już nie. No bo jak by to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał malwersant i alimenciarz, no to nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to jednak by to było trochę za wiele. No więc pan Kijowski został wycofany tam do głębokich tylnych szeregów i teraz ani słychu, ani dychu o nim. Natomiast na pierwszy plan, skoro walczymy o praworządność, zostali wysunięci, no kto? Sędziowie niezawiśli. I niektórym się to bardzo spodobało. Odbyły się 2 kongresy sędziów polskich, które były bardzo dziwne, dlatego że nikt nie wybierał delegatów na te kongresy, zatem przyjeżdżał kto chciał, albo kto musiał, albo kto dostał taki rozkaz, żeby pojechać. No i proszę państwa, te 2 kongresy sędziów polskich zajęły bardzo krytyczne wobec rządu stanowisko. I wkrótce potem rozpoczęła się gwałtowna walka o ustalenie, czy pani Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie jest. Ona sama nie wiedziała, czy jest, czy nie jest, bo raz była, potem uważała, że nie jest, a potem znowu, że jest. O co chodziło? No, ja rozumiem, że pierwsza przyczyna to są zalety pani Małgorzaty Gersdorf, ona się z samych zalet składa, ale to takich ludzi jest bardzo wielu, zwłaszcza wśród tam sędziów, też się składają z samych zalet, a jednak tam na takie stanowisko nie. Bez analizy traktatu lizbońskiego na to pytanie odpowiedzieć nie można. Otóż w traktacie lizbońskim jest tak zwana klauzula solidarności.
Ona mówi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy. Ta bratnia pomoc może przyjąć rozmaite formy, również pomocy zbrojnej, dlatego że cały czas obowiązuje ustawa numer 1066, która przewiduje, że siły zbrojne obcych państw mogą być użyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tłumienia rozruchów. To na prośbę tego państwa. Normalnie z taką prośbą powinien wystąpić rząd. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie właśnie od rządu? Przecież taka jest diagnoza. No wiadomo, że on nie poprosi. Ale rząd jest tylko jedną z władz. Jest organem władzy wykonawczej. A w państwie są, tak jak nasza konstytucja mówi, trzy władze. Więc jeżeli najwyższym przedstawicielem władzy sądowniczej jest właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Więc gdyby on taką prośbę złożył, to pozory legalności całej operacji byłyby zachowane, a w Niemczech wszystko musi być akuratne. I dlatego to oprócz zalet osobistych, to jeszcze i taki powód był. Proszę Państwa, to pokazuje, że Niemcy są bardzo zdeterminowane w tym, żeby te wpływy polityczne tutaj w Polsce odwojować. A tym bardziej takim czynnikiem, który ich zmobilizował, znaczy je zmobilizował do jeszcze bardziej energicznego działania, to była wizyta Donalda Trumpa w Warszawie 6 lipca 2017 roku. Prezydent Trump naopowiadał nam komplementów aż do przesady, już tam mały, ale bardzo dzielny naród i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale najważniejsze zdanie padło podczas konferencji prasowej. Otóż on powiedział, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Jestem pewien, że ta deklaracja Donalda Trumpa zapaliła alarmowe światełko czerwone w Berlinie. Dlaczego? Proszę Państwa, żeby to wyjaśnić, to musimy znowu cofnąć się do drugiej połowy lat 80. Po tej wiadomości, że nastąpi ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, państwa środkowoeuropejskie, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce, bo znowu próżnia polityczna tutaj się zapowiadała, i ustanowić taki system reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku na spotkaniu w Budapeszcie cztery państwa europejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały porozumienie o współpracy politycznej, nazwane od czworga sygnatariuszy potocznie Quadragonale. Do tego porozumienia przystąpiła prawie natychmiast Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, więc jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd heksagonale. O co chodziło sygnatariuszom heksagonale? Ano Rosja, która znowu zaczyna pogrążać się w zapaści, no bo inaczej by nie ewakuowała swojego imperium stąd, z tego powodu być może nie będzie w stanie wysadzić w powietrze tego porozumienia, tej inicjatywy. Niemcy wprawdzie w zapaści się nie pogrążają, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, w związku z czym być może też ze względu na te skrępowania nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy, zatem trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich solidarnie bronić. Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły. Natomiast całkowicie zawiodły, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy tylko odzyskały swobodę ruchu w Europie, a nastąpiło to po 12 września 1990 roku, 12 września 1990 roku, w Moskwie został podpisany traktat 2+4, on tak oficjalnie się nazywał, traktat o ostatecznym uregulowaniu kwestii niemieckiej. A 2+4, bo były dwa państwa niemieckie i cztery mocarstwa poczdamskie, które uczestniczyły w konferencji w Poczdamie. 2+4.
ten traktat 2 plus 4 znosił okupację Niemiec, bo Niemcy do 12 września 90 roku były formalnie okupowane jako skutek II wojny. Ten traktat zlikwidował okupację Niemiec, otwierając drogę do zjednoczenia, które nastąpiło miesiąc później. I Niemcy, kiedy tylko odzyskały swobodę ruchu w Europie, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale i zrobiły to w taki sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości i tego samego dnia uznały jako jedyne państwo na świecie niepodległość tych dwóch republik. Co Jugosławię prawie natychmiast wtrąciło w otchłań krwawej wojny domowej. A inni sygnatariusze, a Jugosławia, która miała być bałkańskim filarem heksagonu, ale Jugosławia się znalazła w pożodze. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się zdystansowali od tej inicjatywy i od tej pory próżnię polityczną w środkowej Europie, pozostałą po wycofaniu się Imperium Sowieckiego, wypełniają Niemcy, rozszerzając na wschód Unię Europejską, której są politycznym kierownikiem. I ta polityka niemiecka 1 maja 2004 roku została uwieńczona całkowitym sukcesem. 8 państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, dzięki czemu Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z 1915 roku. O co chodziło? Czego ten projekt dotyczył? Otóż on dotyczył organizacji Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i zakładał, że na tym obszarze zostaną utworzone takie państwa niby to niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty uzależnione od Niemiec, o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających. No i to tak mamy. Od 1 maja 2004 roku właśnie ten projekt jest wprowadzany i to bardzo intensywnie w życie. Proszę Państwa, co to znaczy? Ano to znaczy, że Niemcy po prawie 100 latach, przynajmniej w tym zakresie, pierwszą wojnę światową wygrały, bo jeżeli zaczęły realizować swój wojenny cel, no to znaczy, że wygrały. A że po 100 latach, a to cóż, wojny trwają dłużej niż działania wojenne. No, dla przykładu, pierwsza wojna światowa skończyła się stosunkowo niedawno, definitywnie. Mianowicie 3 października 2010 roku. Tego dnia Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę. 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. No to pierwsza się skończyła, a druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne ustały, a remanenty są otwarte. Remanenty są otwarte. No i akurat ten pomysł programowy Platformy Obywatelskiej, żeby się tutaj decentralizacja, jak najbardziej wychodzi naprzeciw niemieckim oczekiwaniom. Ale nie uprzedzajmy faktów. Proszę Państwa, więc heksagonale zostało wysadzone w powietrze. Wydawało się, że tu już Niemcy wypełniły tę próżnię polityczną na 100%, ale przywództwo niemieckie w Europie się zachwiało na skutek dwóch czynników. Po pierwsze, głupstw, jakich narobiła pani Angela Merkel podczas kryzysu migracyjnego i wyborowi Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, teraz nasza złota pani sama już przyznaje, że głupstw narobiła, ale no narobiła. Także na czym polegały te głupstwa? Na tym, że Niemcy witały entuzjastycznie chlebem, solą i kwiatami tych nachodźców, a kraje, które próbowały się bronić przed tą falą, to były sztorcowane i właściwie pokazało, że Unia Europejska właśnie nie funkcjonuje, bo każdy kraj musiał sobie radzić na własną rękę. Co zrobiła pani Mogherini, która jest ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej? W kulminacyjnym momencie rozbeczała się. To takich mamy tam przywódców. Przecież nie dlatego, że Unia Europejska czy państwa Unii Europejskiej nie mają środków na ochronę swoich granic. Mają przecież karabin maszynowy, każdego dogoni.
ale no, nikt nie ma odwagi użyć tego narzędzia i to stąd mamy to, co mamy. Drugim czynnikiem był wybór Donalda Trumpa. Otóż Trump jeszcze jako kandydat bardzo krytycznie się wypowiadał na temat niemieckiej hegemonii w Europie. To podobnie jak Margaret Thatcher. Margaret Thatcher mówiła tak: ja tak kocham Niemców, że im życzę, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20. To on tak nie mówił, ale to podobnie chyba myślał. No i tak samo myśli po wyborze na prezydenta. Taki sam krytyczny stosunek ma. I proszę Państwa, to natchnęło kraje środkowej Europy, to zachwianie niemieckiego przywództwa do powrotu do heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego. Bo wadą tego pierwszego heksagonale było to, że ono nie miało silnego lidera, ani nawet silnego protektora. Natomiast jeśli Stany Zjednoczone będą ten projekt wspierały, to znaczy, że heksagonale, czyli Trójmorze, zyskuje silnego protektora i nie wiadomo, czy Niemcy by próbowały wysadzić w powietrze ten projekt, przynajmniej dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. Być może, że nawet, żeby się nie odważyły na coś takiego. No i w Niemczech zapaliła ta deklaracja Trumpa, zapaliła czerwone światło alarmowe, dlatego że realizacja projektu Trójmorza w takim wydaniu zagraża co najmniej trzem bardzo ważnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważałaby hegemonię Niemiec w Europie, bo już tu środkowa Europa by się wyłamała spod tej hegemonii. Po drugie, zablokowałaby program budowy IV Rzeszy, w który Niemcy tyle zainwestowały. I wreszcie umożliwiłoby, realizacja projektu Trójmorza umożliwiłaby krajom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez projekt Mitteleuropa z 1915 roku. I Niemcy zrobią wszystko, żeby ten projekt storpedować. Zrobią wszystko, a najprostszym sposobem storpedowania tego projektu jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i zmiany rządu na taki, który Polskę z projektu Trójmorza wycofa. A bez Polski ten projekt nie ma sensu. Polska leży w samym środku środkowej Europy, jest dużym państwem, więc jeżeli Polska by nie brała udziału, to inne kraje się wycofają. Dlaczego Stany Zjednoczone popierają projekt Trójmorza? Nie jest to z ich strony wielkoduszna decyzja, tylko realizacja pewnego interesu. Otóż po 1990 roku Niemcy stały się, do spółki z Francją zresztą, wyznawcami takiej doktryny politycznej europeizacji Europy. O co chodzi w przełożeniu na ludzki język? Oznacza to delikatne, bo tu nie ma miejsca na gwałtowne ruchy, delikatne, ale cierpliwe i metodyczne wypychanie Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej, zwłaszcza jako z funkcji kierownika tej polityki. Dlaczego Niemcy to robią? Tu odpowiedź jest prosta. Dlatego, że pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej w XX wieku przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. Przecież mogły je wygrać. Więc nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej. Francuskie zastrzeżenia są trochę bardziej skomplikowane, możemy sobie je darować. Proszę Państwa, więc Amerykanie o tym wiedzą. Doskonale o tym wiedzą. I wcale nie zamierzają dać się stąd wypchnąć. Ale żeby się nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie jakiś obszar, na którym mogłyby postawić obydwie nogi. Także to nie tylko wielkoduszne takie poparcie, ale i realizacja pewnego interesu amerykańskiego. No i bardzośmy się cieszyli z tej deklaracji prezydenta Trumpa, ale okazało się, że za wcześnie. Bo nie spodziewaliśmy się, jaką straszliwą cenę Polska będzie musiała za to zapłacić. No teraz już wiemy. W 2018 roku Stany Zjednoczone przyjęły, Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę 447,
której prawny sens, dobrze to jest wyjaśnić, dlatego że tu różni dygnitarze opowiadają różne głupstwa na ten temat, że ona nie ma sensu i tak dalej, no to miło usłyszeć, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala ustawy bez sensu, które nie będą miały żadnych konsekwencji, no ciekawe to, ta, mówi to nawet nasza pani Georgetta, ambasador Stanów Zjednoczonych, więc to ciekawe, co ona mówi. Proszę Państwa, sens prawny tej ustawy sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby kraje, takie jak Polska między innymi, wykonały żydowskie roszczenia odnoszące się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Bo do roszczenia odnoszące się do normalnej własności takiej spadkowej, to nie trzeba tutaj niczego, żadnego ustawodawstwa kompleksowego, bo to można odzyskać tytuł własności w drodze normalnego postępowania sądowego i tu nie trzeba żadnego prawa zmieniać. Własność bezdziedziczna, zgodnie z zasadami jeszcze starożytnego prawa rzymskiego, które zostały recypowane przez wszystkie państwa cywilizowane, między innymi Stany Zjednoczone i Polskę, ta własność bezdziedziczna przypada państwu, którego ten zmarły właściciel był obywatelem. Kropka. I naciski na Polskę nie idą w tym kierunku, żeby Polska oddawała cokolwiek. Jak komuś się należy, to mu oddaje i teraz, i bez takiej zachęty. Natomiast żeby naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby nasze władze stworzyły pozór podstawy prawnej, takie pozory legalności, co by umożliwiło realizację tych roszczeń. One zostały oszacowane w liście, jaki Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, siedzibą w Nowym Jorku, w styczniu ubiegłego roku wysłała do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. W tym liście został dokonany szacunkowa wartość tych roszczeń na 1 bln złotych, czyli na, według aktualnego kursu ponad 300 miliardów, czy około 300 miliardów dolarów. To jest równowartość 3 rocznych budżetów państwa polskiego. Jest oczywiste dla każdego, kto ma trochę rozeznania w tych sprawach, że Polska nie mogłaby zmobilizować takiej gotówki nawet w transzach bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by się przełożyła na katastrofę społeczną i tam wszystkie inne. Jeżeli zatem Polska miałaby zrealizować te roszczenia, to musiałaby to zrobić w naturze, a więc zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasoby Lasów Państwowych, udziały w spółkach Skarbu Państwa, być może zasoby złota Narodowego Banku Polskiego. Nawiasem mówiąc, jeden z czytelników tam zapytał mnie w liście, czy zasoby złota Narodowego Banku Polskiego wystarczyłyby na zaspokojenie tych roszczeń. One wynoszą około chyba 116 ton, jeśli dobrze pamiętam. I to jest, one reprezentują wartość niecałych 6 miliardów dolarów, a tu chodziło o 300 miliardów dolarów. Także dobrze by było, żebyśmy sobie zdawali sprawę ze skali tego rabunku. No i to jest ta cena, jaką musimy, taką łapówkę musimy zapłacić za Trójmorze. Straszliwa łapówka. Dlaczego? Dlatego, że konsekwencją realizacji tych roszczeń będzie okupacja Polski. Dosłownie, to po łacinie okupacja, to znaczy zawłaszczenie. Proszę Państwa, środowisko, które zostało, było obdarowane majątkiem takiej wartości na terenie Polski, przy nieruchomości się nie da wynieść, z dnia na dzień zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną, która natychmiast by się przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy po prostu szlachtę. Naród, historyczny naród polski we własnym kraju zostałby zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię by stanowili okupanci, drugą kategorię kolaboranci, których tam by nie zabrakło na pewno, a reszta dopiero trzecią. Więc jest to moim zdaniem największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską od 1939 roku.
No i widzimy, że tu nasze władze zachowywały się trochę dziwnie, bo takim podejrzane milczenie. A potem, kiedy już nie mogły milczeć, a nie mogły milczeć dzięki temu, że, czy wskutek tego, że ujawniłem notatkę z rozmów, jakie prowadził 25 października ubiegłego roku pan Jastgerdi z panem ambasadorem Chodorowiczem. Pan Jastgerdi jest, nie jest osobą prywatną, jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, więc jest to osobistość oficjalna jak najbardziej, a pan ambasador Chodorowicz jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej do spraw kontaktów z diasporą żydowską. On sam jest członkiem tej diaspory, to mu znacznie ułatwia te kontakty, ale już mniejsza o to. Proszę Państwa, pan Jastgerdi w tej rozmowie zaprezentował coś w rodzaju harmonogramu, jaki Polska ma te roszczenia realizować. I tam powiada tak, że strona amerykańska, no on ją reprezentuje, rozumie, że w perspektywie, czy w horyzoncie, on takiego używa słowa, w horyzoncie roku wyborczego nie można dokonywać przedsięwzięć publicznych i formalnych. No to jasne. A jakie przedsięwzięcia publiczne i formalne? No ustawy. Konstytucja polska nie przewiduje tajnych ustaw. Każda ustawa musi być opublikowana w Dzienniku Ustaw, bo to dopiero wtedy wchodzi w życie, więc nie może być tajnych ustaw. Czyli to są te przedsięwzięcia publiczne i formalne. Ale, powiada pan Jastgerdi, to my to rozumiemy, ale to nie przeszkadza, żeby w tej sprawie nastąpił i dokonał się istotny postęp. I wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp. Że zanim tam będzie można przejść do tych przedsięwzięć publicznych i formalnych, to musimy już rozpocząć rokowania na temat konkretnych kwot finansowych. No to tu już nie ma złudzeń żadnych. Tu już żadnych złudzeń nie ma. Wszystko jest powiedziane, kawa na ławę została wyłożona. No i nasi dygnitarze z rządu, bo opozycja skwapliwie korzysta z okazji, żeby siedzieć cicho. Gdyby rzeczywiście była opozycją, to by rozsmarowała rząd na podłodze, ale skądś wiedzą, że tu nie można tutaj, bo tu zaraz by im przypomnieli, skąd im wyrastają nogi. Otóż proszę Państwa, co powiedzieli nasi dygnitarze, pan Brudziński, pan premier Morawiecki i pan Jarosław Kaczyński? Nie oddamy ani guzika. No ja, to bardzo ładnie, ale kiedy do laski marszałkowskiej wpłynęła ustawa antyroszczeniowa, to pan poseł Rzymkowski ją tam napisał. Ja krótszą napisałem, bo ja napisałem taką z trzech punktów się składającą. Ponieważ jest krótka, to państwu ją tu opowiem. Artykuł pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego, że obowiązek złożenia takiego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi. Kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy próbuje doprowadzić do realizacji żydowskich roszczeń odnoszących się do mienia opisanego w artykule pierwszym, podlega karze, albo próbuje ominąć ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. I on mniej więcej taką treść ma, że kto będąc upoważnionym do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcych państw albo organizacji międzynarodowej działa na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze od roku do 10 lat więzienia. I było trochę dziwne, bo pan marszałek Kuchciński zdjął tę ustawę z porządku dziennego, właściwie bez żadnego merytorycznego uzasadnienia, tylko powiedział, że ona by skomplikowała stosunki międzynarodowe. No na pewno by skomplikowała. Ale proszę Państwa, jeśli alternatywą jest okupacja Polski, to już
ewentualność skomplikowania stosunków międzynarodowych wydaje się złem mniejszym. Bo to tam, jaki by był cel tej ustawy, na przykład tej przeze mnie napisanej? On by tego procesu nie zatrzymał prawdopodobnie, bo kiedyś byłem w Denver w Colorado i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnikiem i opowiadał mi, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych. Oni prowadzą interesy na całym świecie. No i on mi tak opowiada, jak to jest, i w pewnym momencie tak wtrąca koło rzeczy zwyczajnej, nie żeby mnie tam tu zepatować czymś, tylko mówi, wie pan, czasami niektóre rządy nam podskakują. Jak za bardzo nam podskakują, to my je zmieniamy. Znaczy nie on, tylko CIA, przecież po to jest, po to jest. Więc ta ustawa by nie wstrzymała tego procesu, bo to prędzej rząd by został zmieniony, ale dawałaby nam możliwość zyskania na czasie. Bo rząd miałby alibi wobec swoich tam partnerów. Słuchajcie, nie możemy się wdawać z wami w rokowania, bo o, 10 lat więzienia, no co wy. I w ten sposób moglibyśmy doczekać do listopada 2020 roku, przyszłego roku, kiedy będą kolejne wybory prezydenckie w Ameryce. Być może, że zostanie wybrany Donald Trump, ale może kto inny. Może kto inny i jakaś cień szansy się pojawia. No i widać wyraźnie, że nasze władze tego nie chcą. Że nasze władze tego nie chcą. Więc z tym bagażem, to opowiadam Państwu o tym wszystkim, żeby Państwu pokazać, jak wydarzenia zachodzące dookoła Polski przekładają się na sytuację w Polsce i determinują postępowanie naszych polityków. Pół biedy, gdyby to jakoś to zmierzało do realizacji jakiegoś celu polskiego, ale nie zmierza, obawiam się, że nie zmierza. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Cierpliwie. Cierpliwie żeście mnie Państwo wysłuchali, no i w sposób naturalny przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania. Teraz Państwo macie głos, a ja będę się do tego odnosił, ale najpierw się napiję. Proszę bardzo. Pytania jakieś? No, spodziewam się, że ja... Proszę. Ale proszę, tak. Że Putin Polskę kocha, lubi. Że Putin, jak gazeta wychodzi w Anglii po polsku, żeby Polska wróciła do Rosji, przygarnęła się i wejdzie. I to proszę pana, jakby tak to przyszło, to Ameryka od nas odejdzie. Tak słyszałem, bo ja to z Ameryki słyszałem taką. No ja, wie pan, nie jestem wprowadzony aż tak szczegółowo w te rzeczy. Wydaje mi się jednak, wydaje mi się jednak, że Rosja dosyć... Rosja chce Polskę mieć u siebie. Nie, nie, ale proszę posłuchać, co mam do powiedzenia. Rosja przywiązuje dużą wagę do strategicznego partnerstwa z Niemcami. I Rosjanie wiedzą i to respektują, że Polska leży w niemieckiej strefie Europy. Dopóki to strategiczne partnerstwo istnieje, to oni to respektują. To nie znaczy, że oni tutaj nie próbują wywiadowczo Polski penetrować. Próbują, a jakże. Ale zasadniczo szanują to strategiczne partnerstwo i przyjmują do wiadomości, że Polska leży w strefie niemieckiej. Jeżeli by to strategiczne partnerstwo przestało istnieć, to wtedy mamy wszystko przed nami. Ale na razie to paradoksalnie jest, to muszę powiedzieć, jest pewna analogia historyczna. W 1918 roku nastąpiło zawieszenie broni na froncie zachodnim. Niemcy zostały pokonane, ale na froncie zachodnim, bo na froncie wschodnim nie. I ogromne masy niemieckiego wojska stacjonowały daleko na kresach wschodnich. I niemieckie wojsko chciało się wycofać do Niemiec. Ale jak się zaczynało wycofać, to krok za nim następowali bolszewicy.
a Polska jeszcze nie była zorganizowana. I Roman Dmowski uprosił aliantów, uprosił ich, żeby zakazali niemieckiemu wojsku wycofywania się do Niemiec, dopóki oni nie wydadzą takiego rozkazu, dopóki oni nie pozwolą. I w ten sposób za osłoną tego niemieckiego wału Polska mogła się zorganizować, niepodległa, bo gdyby nie to, to po prostu bolszewicy by weszli jak w masło. Także to czasami takie rzeczy, które się wydają niekorzystne, per saldo się mogą okazać dobre. Polityka nie jest taka prosta, że bo tam w ogóle tak generalnie trzeba, jak się politykuje, wszystko jedno na jakim szczeblu, ale zwłaszcza takim międzynarodowym, to trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi przynajmniej na dwa pytania, bo one prędzej czy później padną. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? I między tymi dwoma to jest cała przestrzeń polityki. Proszę bardzo. A co możemy jako obywatele w tym kierunku robić? To takie to pierwsze kroki, co możemy podjąć. Ale żeby co? Żeby ta ustawa tutaj nie chodziła na 47. Ustawa, tej ustawy my zablokować nie możemy, bo to nie jest ustawa polska, tylko ustawa amerykańska. My nie mamy żadnego wpływu na to, jakie ustawy Kongres Stanów Zjednoczonych przyjmuje. Chodzi nie o obalenie tej ustawy, to tylko o znalezienie jakiegoś sposobu, żeby znalezienie jakiegoś sposobu przeciwdziałania jej skutkom. To. I ta ustawa antyroszczeniowa to jest taki sposób. No, jak ktoś zna lepszy, to ja chętnie wysłucham. Ale na razie nikt lepszego nie przedstawił. Ona, jak mówię, nie jest wszechmogąca, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie, chociaż rok. To jest bardzo dużo. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, trochę bardziej rozbudowane. Polska polityka zagraniczna, w mojej opinii, leży w kwiczy. Czy utworzenie Grupy Wyszehradzkiej może być interesem dla kogokolwiek innego, który byłby partnerem dla Polski? Bo w tym układzie amerykańskim tracimy suwerenność. Czy jest w ogóle jakiekolwiek inne państwo, które może być? Wie pan, może nie tracimy, bo problem nie polega na tym, że my mamy jakieś niewłaściwe sojusze wojskowo-polityczne. Problem polega na tym, że nasi dygnitarze, i to nie tylko z tego rządu, ale i z innych, wcześniejszych, nie potrafili wykorzystać tego dla realizowania jakichś polskich interesów. Bo jaką mamy korzyść z faktu, w ogóle może od początku. W 1999 roku Polska przystąpiła do NATO. Co to znaczy, że Polska przystąpiła do NATO? To znaczy, że Polska od 1999 roku udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb globalnej rozgrywki amerykańskiej z Rosją, tam z kim chce. I to nie my będziemy decydowali, kiedy ta rozgrywka się zacznie, jakie rozmiary przybierze, jakie skutki ściągnie. My tylko dajemy terytorium. No to trzeba by za to wziąć trochę wynagrodzenia, prawda? Ale nikt o to nie zabiega. Przeciwnie, pan minister Błaszczak powiada, my zapłacimy 2 miliardy dolarów rocznie na bazę amerykańską. To dobrze, jakby była baza amerykańska, powiedzmy, ale to niech Amerykanie nam za to zapłacą. Wie pan, wtedy trudno było wymagać od profesora Geremka, który ten akt w Waszyngtonie podpisał, żeby on zabiegał o polskie interesy. Trudno było wymagać, ja go rozumiem, ale nie pochwalam tego, ale rozumiem. Ale taka okazja pojawiła się trochę później, w 2001 roku, kiedy Polska na prośbę prezydenta Busha
wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Pan prezydent Bush nas poprosił, myśmy tę prośbę spełnili, ale mogliśmy go poprosić o dwie przysługi wzajemne, żeby pan nam obiecał, no nie on osobiście jako prywatna osoba, tylko jako prezydent Stanów Zjednoczonych, żeby nam obiecał, że Stany Zjednoczone nie będą wywierały żadnych nacisków na Polskę w sprawie żydowskich roszczeń. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Wtedy, w 2001 roku, wszystkie państwa wierzyciele Polski należeli do NATO. Innych już nie było wśród gronie wierzycieli Polski. I mieliśmy dobry argument, że zamiast płacić raty długu, to żeby za zgodą wierzycieli te pieniądze przeznaczyć na modernizację polskich sił zbrojnych. I mieliśmy dobry argument, że to jest element sił zbrojnych NATO i że jest dyslokowany na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to w interesie wszystkich leży. Ja nie byłem pewien, czy ja wtedy, bo to ja to wtedy, bo nie, że teraz jestem taki mądry, ja wtedy to już pisałem, że trzeba by to zrobić, ale nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę. Czy mnie się tylko wydaje, że tak z Amerykanami można politykować. No i jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana. I on mnie przyjął, chciałem chociaż 10 minut, on mnie 3 godziny poświęcił. No i dowiedziałem się wszystkiego, czego się chciałem dowiedzieć. Co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich, a co nie. On mi powiedział na te dwa punkty, że mówi, no z tymi żydowskimi roszczeniami to było trudno, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. A z tym drugim, to mówi, to nie było problemu. Stany Zjednoczone wtedy na operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie wydawały $300 milionów dziennie. Dziennie. I to przez co najmniej 2 lata, a może nawet dłużej. $300 milionów dziennie. To te raty, ta konwersja militarna, oni by nawet nie poczuli tego. Tyle tylko, że prezydent Kwaśniewski, ani premier Miller, prezydent Kwaśniewski teraz się stroi w piórka wielkiego działacza, ale moim zdaniem ten człowiek był nieszczęściem dla Polski prawdziwym, bo on sobie wykombinował, bo też za mądry nie jest, że jak on będzie się podlizywał prezydentowi Bushowi, to ten z wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u albo przynajmniej pierwszym sekretarzem NATO. Prezydent Bush młodszy nie uchodził za tęgą głowę w Stanach Zjednoczonych, najdelikatniej mówiąc, ale nawet on wiedział, że politykowi, który frymarczy interesem kraju, na którego czele stoi, to nie można dać żadnej posady, bo on wszystkich zdradzi. No i pan Aleksander Kwaśniewski, jak mu się skończyła kadencja druga, to wylądował na posadzie jakiegoś stróża nocnego, jakiegoś Żyda w Niemczech. To odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Trzeci moment to był czerwiec 2014 roku, kiedy do Polski przyjechał prezydent Obama, żeby nam powinszować, żeśmy znowu się zgodzili na pełnienie funkcji amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Dobrze, zgodziliśmy się. 2 razy mówiłem na antenie Radia Maryja wtedy, że nie powinniśmy powtórzyć błędu pana prezydenta Kaczyńskiego, który podjął się wcześniej tej niebezpiecznej roli za darmo. Teraz powinniśmy poprosić prezydenta Obamę o 2 wynagrodzenia, właśnie 2 nagrody. Dobra. Ale w takim razie żadnych roszczeń żydowskich Polska nie będzie spełniała. I żeby Stany Zjednoczone na piśmie zagwarantowały, że nie będą. Bo my żydowskie hałasy to wytrzymamy, natomiast amerykańskich nacisków na pewno nie wytrzymamy. I żeby druga sprawa, że Polska podejmując się tej niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z czym oczekiwalibyśmy, że Stany Zjednoczone będą traktowały Polskę tak samo jak inne państwo frontowe, czyli Izrael.
A więc kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów rocznie na dozbrojenie armii i udogodnienia wojskowe takie same, z jakich korzysta Izrael. No i znowu nikt prezydenta Obamy nie poprosił o to, ani prezydent Komorowski, ani nikt. Ani premier Tusk, ani Ewa Kopacz, nikt. No a on nie jest prezydentem Polski, nie był, on nie ma obowiązku dbania o, zabiegania o polski interes. A co, może byście Grzybka, może Ogóreczka, a może, to nie, tak nie ma. I wreszcie ostatni moment, ale to już desperacki. Zakładam, że wywiad polski tam jest coś wart. No jak jest coś wart, to powinien wiedzieć już wcześniej, że w Stanach Zjednoczonych planuje się rozpoczęcie prac nad ustawą 447. I wtedy, zanim jeszcze te prace rozpoczęto, powinien pojechać do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu i do Pentagonu, jakiś taki człowiek od nas, i powiedzieć im tak. To jest wielkie, to już było wielkie ryzyko, ale powiedzieć im tak, słuchajcie, no wiemy, że tutaj coś takiego szykujecie, prosimy Was, żebyście to zdjęli z agendy, bo jak nie zdejmiecie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. Być to ryzyko polegało na tym, że mogliśmy usłyszeć, taki człowiek mógłby usłyszeć, a to występujcie sobie. No i wtedy trzeba było ogon pod siebie podkulić i tyle. Ale może by tak nie powiedzieli, bo może Amerykanie jednak wolą, żeby rosyjska broń była 1000 kilometrów bardziej na wschód niż 1000 kilometrów bardziej na zachód. A takie były konsekwencje. Więc to jest, mówię, ogromne ryzyko, ale no, jak drugą częścią, drugą stroną równania jest okupacja Polski, to już trzeba na takie ryzyko iść. Nie ma polityki bez ryzyka. No ale to trzeba mieć tak zwane cojones, prawda, żeby coś takiego zrobić, to niestety naszym dygnitarzom tego brakuje i najlepszą ilustracją tego, że im brakuje, to były losy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przypomnę, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona w 1998 roku i na prośbę, właśnie nie na prośbę, na żądanie strony żydowskiej, bo już wtedy Polska uzgadniała ustawodawstwo swoje z Żydami, na żądanie strony żydowskiej został tam wprowadzony artykuł 55, który przewidywał karalność tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, a więc każdej formy publicznego podważania podanej do wierzenia wersji historii II wojny światowej. I przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 ustawy o IPN-ie hamuje swobodę badań naukowych, czy że wolności słowa zagraża. Nikt tego przez 20 lat nie zauważył. Dopiero kiedy Polska spróbowała użyć tego samego narzędzia, do ochrony własnej reputacji, to klangor się podniósł aż pod niebiosa, a rzeczniczka Departamentu Stanu powiedziała otwartym tekstem, że jak Polska się nie opamięta, to zagrozi swoim strategicznym interesom. Jakie mamy strategiczne interesy w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi? Na razie mamy taki, na skutek tych zaniedbań z przeszłości, na razie mamy taki interes, że my nie wiemy, jak się w razie czego NATO zachowa. Ale no, optymistycznie zakładam, że Putin też tego nie wie. I to na razie jest jedyna korzyść. A można by było uzyskać więcej korzyści, bo owszem, dobrze jest mieć sojuszników, ale trzeba wykorzystać to, że mamy sojuszników, do budowania siły własnej. Bo czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się przekonali w 1939 roku. I nie powinniśmy już takich błędów powtarzać, bo się dla nas źle może skończyć. No ale to trzeba mieć, że tak powiem, trochę więcej ikry i trochę więcej... No rząd, ja sobie zdaję sprawę, rząd tutaj dobrej zmiany wisi na cienkiej nitce amerykańskiego oparcia, bo
są jeszcze stare Kiejkuty, a tu jest jeszcze pan Schetino i tam jest z kolegami. Jeśli by ta nitka została przecięta, no to już by nie miał niczego poparcia i tyle. Ale no to za drogo Polskę to kosztuje, a i może kosztować w niedalekiej przyszłości. Także warto się nad tym zastanowić, bo to nie chodzi o to, wiecie państwo, żebyśmy tutaj przez następne 4 albo może i 8 lat byli takimi obserwatorami walki kogutów. Tam gdakanie pod niebiosa się rozlega, pierze się sypie na wszystkie, no ale Polska nic z tego nie ma. Właśnie bez zrobienia takiego tour d'horizon wokół Polski, to właściwie nie moglibyśmy odpowiedzieć na pytanie, o co właściwie chodzi w tej wojnie, która już kilka lat trwa. No, a to nie jest tak, że o nic nie chodzi, tylko cele tej wojny nie decydują się w Warszawie, tylko poza Warszawą. No i nie w Nowej Dębie też, to tym bardziej. Bo poza Warszawą to można rozumieć rozmaicie, ale to poza Polską się decydują. Proszę bardzo. Proszę panią. W momencie, kiedy pan ujawniał tę notatkę pomiędzy panem Hitlerowiczem i Jakubem, wspomniał pan o... Znaczy, nie powiedział pan otwarcie, ale o granicach, które tam są zakreślone. Czy mógł pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Nie, znaczy nie przypominam sobie, bo w tej notatce na temat granic nie było żadnego tam sformułowania, także nie przypominam sobie, żebym ja o tym mówił. Można wyciągnąć taki wniosek tylko, ale to być może zbyt daleko idący, bo jeszcze jedno. No, mamy teraz sytuację taką trochę niestabilną w Europie, trochę stabilną, bo istnieje strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, które nie jest dla nas tam najwygodniejsze, o czym mówiłem, ale dopóki istnieje, no to mówię, strefy niemiecka i rosyjska są tu rozdzielone. Ale jesteśmy w przededniu ciekawych czasów. Mianowicie Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę handlową z Chinami, która może się w pewnym momencie przekształcić jeszcze w inną, na innych polach. Dlaczego tak jest? Proszę państwa, w 2008 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych był kryzys finansowy, Stany Zjednoczone miały 622 miliardy dolarów budżetu wojskowego. To stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. W roku 2017 Stany Zjednoczone miały trochę większy budżet wojskowy, prawie 700 milionów dolarów, miliardów, przepraszam, dolarów, ale to była równowartość już tylko 8 następnych państw świata. Czyli co z tego wynika, że przewaga Stanów Zjednoczonych topnieje. I to nawet nie na rzecz Rosji, bo Rosja ma około 70 miliardów dolarów budżetu wojskowego, a Chiny 250 miliardów. I ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to pomnożyć przez 1,5. I Stany Zjednoczone, jak chcą coś załatwić, to muszą teraz to załatwić, bo im później, tym trudniej będzie. I dlatego trzeba się liczyć z taką ewentualnością. I jeżeli Stany Zjednoczone by się zdecydowały na wojnę z Chinami, a muszą coś tu zrobić, bo Chiny naprawdę, nie, to jest tak jak Japonia w 1940 roku, no to muszą zabiegać o to, żeby Rosja przynajmniej była neutralna, żeby Niemcy przynajmniej były neutralne. No a to na 100% oni powiedzą, no dobrze, możemy być neutralni, ale co nam za to dasz? No i tutaj wszystko jest możliwe, bo w 1987 roku na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu dziennikarze zapytali sowieckiego wtedy jeszcze ministra spraw zagranicznych Edwarda Szewardadze, on potem był prezydentem Gruzji pierwszym. No i co, a już się mówiło o zjednoczeniu Niemiec,
I oni zapytali, co Związek Radziecki sądzi na temat zjednoczenia Niemiec. I on ku zaskoczeniu tych dziennikarzy, bo oni się spodziewali, że tam powie nikak nie i tak dalej. No nie, on powiedział, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu, tylko jeden warunek. Żeby między Zjednoczonymi Niemcami i Związkiem Radzieckim została ustanowiona strefa buforowa. No to strefa buforowa, to jakby Polska zrealizowała żydowskie roszczenia, to właśnie to będzie strefa buforowa. A Niemcy dla zachęty mogą dostać ziemie utracone, żeby nie pyskowały i żeby zachowały neutralność. Także to jest takie, to nie jest tak, że wszystko jest na wieki wieków i granice i tak dalej. No historia Europy pokazuje, że granice są płynne. Gdybyśmy żyli na przykład, nie wiem, 100 razy wolniej, albo 1 000 000 razy wolniej, jeszcze lepiej, to byśmy kontynenty postrzegali jako procesy. Wodospad byłby dla nas ciałem stałym. Więc to, jak się spojrzy z perspektywy historycznej, to widzimy, że Europa to nie ma tam żadnych stałych punktów, tylko cały czas jest stan płynny. I tego się trzeba spodziewać. I na taką ewentualność trzeba państwo przygotowywać. Proszę bardzo. Może będzie kontrowersyjne, szczególnie w tej części, ale czy pan nie uważa, że zachowanie rządu teraz, PiS-u szczególnie, o PiS mi chodzi, nie daje nam do myślenia, że to taki koń trojański jest, żydowski może? Proszę pani, no ja już mówiłem, że rząd wisi na cienkiej nitce amerykańskiego poparcia. Ale amerykańskie poparcie w dużym stopniu, nie wiem w jak dużym, ale z całą pewnością w dużym stopniu, zależy od stanowiska AIPAC-u, czyli lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Ono ma wielki wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych i to jest tak, to są te nożyce, które mogą tę nitkę przeciąć. I jak my o tym wiemy, to Jarosław Kaczyński też o tym wie. No i zrobi wszystko, żeby te nożyce się nie zatrzasnęły. A co Polska z tego będzie miała? A to jest całkiem inna rzecz, bo Jarosław Kaczyński niestety, to ja z ubolewaniem to stwierdzam, stawia znak równości między interesem partyjnym a interesem państwowym. Tak nie jest i tak nie będzie. A czy on nie pala taką nadgorliwością, sympatią do Ukrainy? Wie pani, no powiem tak, że postępowania rządu i to kolejnego, bo to tamten tak samo robił, wobec Ukrainy nawet nie można nazwać polityką. Bo dlaczego nie można? Dlatego, że polityka powinna mieć jakiś cel. No, chcemy osiągnąć jakiś rezultat i tu dostosowujemy nasz sposób postępowania, żeby ten cel przybliżyć, przynajmniej jeśli go już temu nie możemy osiągnąć. Tymczasem w tym postępowaniu nie można się żadnego celu dopatrzyć. Nie można się dopatrzyć żadnego celu. To postępowanie można sprowadzić do tego, że rząd w Warszawie i poprzedni i obecny żyruje w ciemno wszystko, co zrobi rząd w Kijowie. Nawet nie wiemy, co on zrobi. No podam przykład takiej sytuacji. Prezydentem Polski jest Bronisław Komorowski. Jedzie z oficjalną wizytą do Kijowa. I tego samego dnia, kiedy on jest w Kijowie, Rada Najwyższa Ukrainy uchwala ustawę uznającą UPA za bohaterów narodowych. No jest to plunięcie, tam niektórzy się cieszyli właśnie, to partyjniacki taki ten sposób myślenia o państwie, że to Komorowski został sposponowany. To nie Komorowski, to Polska w jego osobie. Wszystko jedno, dobry czy zły, lubimy go, nie lubimy, jest prezydentem Polski. To jemu Polsce plunęli w twarz. I co się stało? No to jest ilustracja tego, że państwo nasze nie funkcjonuje normalnie, bo gdyby funkcjonowało normalnie, to przecież plan pracy ustawodawczych Rady Najwyższej Ukrainy nie jest tajny. Wystarczyłoby wejść na stronę internetową tej i zobaczyć, że to akurat tego samego dnia, kiedy tu prezydent ma składać wizytę oficjalną,
przewidziany jest taki oto incydent. No i natychmiast powinna pójść depesza do Warszawy, do prezydenta, kancelarii prezydenta i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest taki, tak, prosimy o instrukcję. I odwrotną pocztą instrukcja. Jeżeli nie zdejmą tego z agendy, to prezydent odwołuje wizytę. O tak normalne państwo funkcjonuje. Nie może sobie pozwolić na to, żeby na oczach całego świata było lekceważone. Bo kiedyś to właśnie ten partyjniacki punkt widzenia jest bardzo niedobry, a on niestety się ugruntowuje w tej chwili. Tak, jeszcze dokończę. Jeszcze dokończę jedną. Kiedyś na spotkaniu chyba w Chorzowie przyszli tam do mnie tacy młodzi ludzie i się pochwalili, że prezydenta Kwaśniewskiego w Paryżu obrzucili jajami. No i spodziewali się, że ja im ich pochwalę, bo ja wiadomo było, że nie lubię prezydenta Kwaśniewskiego i w ogóle jego jako człowieka nie lubię. Ale ja mówię, źleście zrobili. Dlatego, że zagranica inaczej na to patrzy. Bo tam nikt nie docieka w Paryżu, czy Kwaśniewski jest fajny, czy nie jest fajny, czy to jest. Tylko powiedzą tam tak, Polacy znowu sponiewierali własnego prezydenta. To dlaczego my mamy go szanować? Nie wolno takich rzeczy robić. Tu w Polsce to możemy się tam przekomarzać, i tak, ale za granicą nie. Proszę bardzo. Może pan nie odpowie, ale to jest takie moje odczucie albo wrażenie i dylemat. Czy przypadkiem to, co się teraz dzieje z ustawą 447 i milczeniem rządu, to nie jest jakaś taka zgoda już uchwalona wcześniej albo dogadana na utworzenie państwa żydowskiego, powiedzmy Ukraina i część Polski? Tego się obawiam. I teraz tylko zastanawiam się, czy jaka część Polski? Czy proszę pani, to połowa, łatwo się, wschodnia? Łatwo się domyślić, tak, łatwo się domyślić. Czy, proszę, połowa to Polski nie, na wschód? Nie, trochę, czy tutaj może trochę więcej, może więcej. Trochę więcej niż połowa, bo rozbiór Ukrainy jest faktem. Rozbiór Ukrainy jest faktem i prędzej czy później ten fakt będzie przyjęty do wiadomości aprobującej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na przykład Stany Zjednoczone zechcą zabiegać o życzliwość Rosji, a przynajmniej neutralność Rosji. No to będą musiały im coś dać, a co mogą im dać? A właśnie zgodę na rozbiór Ukrainy, uznanie rozbioru Ukrainy. Zostaje zachodnia Ukraina, nieuprzemysłowiona, bo te okręgi przemysłowe są tam. No i co z nią zrobić? No to akurat Ukrainą już i tak rządzi lobby żydowskie, tak? No to wystarczy, że w Polsce też zostaną zrealizowane roszczenia i będzie zachodnia Ukraina, wschodnia. To jest ta granica, wie pani, no ja wolałbym, żebym ja nie miał racji. Wolałbym, żebym ja nie miał racji. Żeby jest za straszne. Tak, obywatelu żydowskim, bo nas to jest zaproszone. Tego nie wiem, ale rzeczywiście jest to zagadka, tak? To jest dziesiątki tysięcy idzie, także to już nie jest jakaś taka jednostkowy przypadek, to jest to akcja masowa. No i bardzo możliwe, że to jest w jakiś sposób skoordynowane, ale ja tego nie wiem, bo to intencji nie znam, więc nie wiem, czy jest skoordynowane, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że było. Ale jest takie działanie. Proszę. Jest takie działanie. Tak, że to jest działanie intencjonalne. Wcale bym się nie zdziwił. Pytanie, czy koniem trojańskim właśnie nie była deklaracja terezińska podpisana, asygnowana przez Władysława Bartoszewskiego? Proszę pana, no była. Była. To jest właśnie, jak byłem w Niemczech, teraz tam było, słyszałem od takiego zwolennika rządu, najdelikatniej mówiąc, taką krytyczną uwagę, że w tej konferencji imieni ery Holokaustu, bo to o tej mowa, w czerwcu 2009 roku, uczestniczył z ramienia Polski, powiedział, niejaki Bartoszewski, którego wysłał tam Tusk. No i ja mówię, no i co z tego, że wysłał go Tusk i że on niejaki jest, czy był. A no to mówi to, że to nie jest to dla Polski wiążące. Ja mówię, proszę pana, no istnieje coś takiego jak ciągłość państwa. Bo na przykład to, że Niemcy uznały granicę na Odrze i Nysie,
to uznały to w grudniu 1970 roku, kiedy był przy władzy Gomułka i Cyrankie, gdzie to mamy powiedzieć, że tak, to Gomułki były obrzydliwe, to nieważne. Niemcy tylko, to by chyba podskoczyli z radości, jakbyśmy coś takiego powiedzieli. Więc no niestety ten partyjacki punkt widzenia dochodzi już do aberracji całkowicie. Proszę bardzo. Proszę. Chcę zadać takie pytanie, dlaczego Andrzej Duda, pomimo że jest zobligowany tego ustawą, nie chce upublicznić aneksu do sprawie likwidacji WSI? Nie jest zobligowany do tego ustawą. Proszę Państwa, z aneksem było tak, że aneks dotyczy, to jest aneks do raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. I pierwotnie aneks miał być opublikowany w Monitorze Polskim, tak jak raport. Ale z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego została, bo ta ustawa o tym aneksie i tam tego, miała bardzo długie vacatio legis, prawie roczne chyba, czy nawet ponadroczne. I została z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego wprowadzona nowelizacja do tej ustawy. I ta nowelizacja miała krótsze vacatio legis niż sama ustawa. I ta nowelizacja została zredagowana tak, że Trybunał Konstytucyjny, do którego ta ustawa zaraz została zaskarżona, tak ją zmasakrował, że odpadła podstawa prawna do publikacji aneksu. Tam, ten artykuł też został tam skreślony jako sprzeczny z Konstytucją. W związku z tym, jaki był skutek, i chyba o to chodziło, bo to mecenas Olszewski był jedyny do takich rzeczy, on to umiał robić takie, że to niby jest porażka, a to właśnie ta porażka, to o tą porażkę nam chodziło. Skutkiem tego było to, że w roku wyborczym 2010 jedynym posiadaczem aneksu był prezydent Lech Kaczyński, który zresztą nie ukrywał tego, że on to wie, co tam jest i że on się nie zawaha przed wykorzystaniem tego w kampanii wyborczej prezydenckiej. I zrobił to w sposób taki, no nie, może nie taki bardzo ważny, ale jednak zwrócił się do pani redaktor Moniki Olejnik podczas jakiejś audycji, jej pseudonimem operacyjnym Stokrotka. Ona się takiego noża nie spodziewała, więc dostała spazmów i w ogóle. No i pan prezydent posłał jej następnego dnia bukiet róż, żeby zatrzeć to niemiłe wrażenie. Ale kto się miał dowiedzieć, że nie jest bezpieczny, to się dowiedział. I jeżeli był w zamach w Smoleńsku, jeżeli w ogóle był zamach w Smoleńsku,